Warszawa Wileńska. O, tunel powstaje. Zaczynamy. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Pod nami stacja Kobyłka, która w tym miejscu się znajduje, a kawałek dalej mamy przejazd kolejowy, ale jeszcze kawałek dalej mamy budowany nowy tunel. Tunel drogowy w tym miejscu, pieszo-rowerowy i drogowy, bo będzie tu podzielony na te dwie części i nad tym są budowane aż trzy wiadukty, dwa drogowe i jeden kolejowy, z czego ten kolejowy już jest. I o tym w dzisiejszym filmie Wam opowiem mniej więcej, jak to wygląda. Mało tego, pomijając to, że jest tutaj budowane właśnie te dwa wiadukty, bo faktycznie to PKP nazywa po części, jednocześnie mówiąc, że to jest i tunel, i że to jest wiadukt, więc faktycznie na to trzeba się podzielić. Natomiast tutaj, jak widzicie, przez ten las mamy jeszcze dosyć duży kawałek, to jest mniej więcej 800 metrów nowej drogi, która w tym miejscu będzie budowana. Aby dało się dojechać do tego nowego tunelu od ulicy Nadarzyńskiej, która właśnie w tym miejscu będzie mieć skrzyżowanie. Tu też widzicie na dole, że trwają już prace właśnie przygotowawcze, wyrównujące cały teren w tym miejscu, aby niedługo rozpocząć te prace budowlane, jeżeli chodzi o sam tunel, jeżeli chodzi o samą nową ulicę. Ona tutaj będzie właśnie z drogą rowerową i z chodnikiem, a prace tutaj muszą przyspieszyć mimo wszystko, no bo ma to zostać wszystko oddane do użytku w tym roku. Dokładnie kiedy, tego nie wiemy, ale mniej więcej może pokrótce. Co tu powstaje? Powstają trzy tunele, znaczy powstają trzy wiadukty, dwa drogowe, jeden kolejowy. Kolejowy się znajduje na środku i ma tutaj niesamowite możliwości i cuda takie jak cztery tory w tym miejscu, czyli po dwie pary torów w tym miejscu się znajdują. Wiadukty będą dla ulicy Granicznej i Warszawskiej, z tym, że Graniczna będzie połączona z ulicą Juliusza Słowackiego, a ulica Antoniego Orszatra będzie bezpośrednio dojeżdżać do ulicy Nadarzyńskiej i to jest ta nowość. Przejazd w rejonie, przejazd na ciągu Aleje na Pawła II i Ręczyńskiej zostanie zamknięty i zlikwidowany po otwarciu do użytku tego nowego tunelu, który właśnie w tym miejscu powstaje. Sam tunel nie będzie jakiś bardzo odjechany, typowy tunel bez jakichś wind i innych schodów, a najważniejszy element, który tutaj faktycznie powstaje, to jest to, że pomijając drogę po jednym pasie w każdym kierunku, to będzie ciąg pieszo-rowerowy, aby można było też na spokojnie przejechać i połączyć się właśnie z tymi drogami rowerowymi. Tutaj w tym miejscu możecie zobaczyć z lotu ptaka, bo ile tutaj w tym miejscu mniej więcej znika ta ścieżka rowerowa, to ona tutaj jest pod postacią ciągu pieszo-rowerowego, przynajmniej w teorii, a dalej znika już zupełnie. I tutaj będzie właśnie wyciągnięta, bo w tym miejscu będzie zjazd do nowego tunelu, który tutaj powstaje. Oczywiście drogi dojazdowe do wszystkich budynków w okolicy tutaj powstaną też, już bezpośrednio po zakończeniu budowy tunelu, w trakcie. Jak już będziemy mieli płytę, w tym miejscu będzie pierwszy wiadukt drogowy ulicy Granicznej, następnie wiadukt kolejowy na cztery tory i tutaj w tym miejscu będzie wiadukt dla ulicy Warszawskiej. Następnie całość będzie wyjeżdżać na powierzchnię powoli, aż do tego ciągu ulicy, która będzie właśnie bezpośrednio tutaj dojeżdżać do ulicy Nadarzyńskiej. To jest odcinek mniej więcej 800 metrów, jak z tego co pamiętam. No i tak, jest 800 metrów drogi, chodnika i ścieżki rowerowej. Nowe rozwiązanie komunikacyjne zastąpi ruch ciągu przejazdu kolejowego, dzięki czemu będzie zwiększone bezpieczeństwo. No i oczywiście też będzie można zwiększyć prędkość pociągów na tej relacji, bo nie będą tutaj faktycznie zatrzymywać się, nie będą musiały zwalniać przy przejazdach kolejowych, jeżeli chodzi o pociągi czy towarowe, czy dalekobieżne, bo podmiejskie, tak czy siak mają w tym miejscu stację kolejową. Tu widzimy jakieś wycinki drzew i ogólnie przygotowanie materiału pod robienie odwodnienia w tym miejscu, bo oczywiście to musi być zrobione. I tutaj powoli już taką lekką likwidację tego parkingu, który w tym miejscu był jeszcze jakiś czas temu, w poprzednim filmie mogliście to zobaczyć, mniej więcej 2 miesiące temu jak byłem. Więc to tutaj się wszystko łączy, no i te skrzyżowanie, które tutaj
powstaje. Przybliżmy się trochę bliżej, żeby zobaczyć dokładnie, co tu się dzieje. Tak jak powiedziałem na początku, tutaj jest wyrównywanie aktualnie terenu się dzieje. Coś, czego nie było jeszcze w poprzednim odcinku. Ogólnie w poprzednim odcinku widzieliśmy tylko wycinkę już tego pasa mniej więcej, gdzie to powstaje. A teraz już widzimy mniej więcej zarys tej ulicy. No i faktycznie prace budowlane, jeżeli chodzi o sam tunel, zeszły na dół, bo tak, mamy już gotową płytę tunelu, jeżeli chodzi o część kolejową. Tam już pociągi normalnie jeżdżą po wszystkich dwóch torach. Natomiast dalej możemy zobaczyć, że koparki, jak widać, kopią. No i jest przygotowana ta płyta zjazdowa, po której samochody w przyszłości i rowerzyści, i piesi będą mogli przejść pod linią kolejową i drogami, które tutaj będą na górze zainstalowane. Tak to mniej więcej wygląda. Odpowiadam tam na pytania, czy będą tutaj windy i ciągi i schody. Nie mam takiej informacji w informacjach prasowych. A z wizualizacji powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie wyciągnąć tej informacji. Z tego co widzę, to raczej nie, ale kto wie co oni tutaj faktycznie wymyślą. Może będzie jakieś zejście lub schody bezpieczeństwa, ponieważ to jest mimo wszystko dość długi tunel i długi zjazd, żeby można było się wydostać. Ale czy tak będzie, to nie wiem. Wiem na pewno, że w tym miejscu, jak widzicie, jest zakręt i ekrany akustyczne, które są wzdłuż linii kolejowej, zostaną zamontowane ponownie. Bo ile aktualnie ich teraz nie ma, no bo po prostu jest budowa tunelu, to po zakończeniu budowy tunele, ekrany akustyczne wrócą na swoje miejsce i będą tworzyć jedną całość. Ciągłość w tym miejscu. Tak jak widzicie, trwają prace wykopaliskowe, że tak to powiem. Wykopywana jest cała ziemia w tym miejscu, gdzie będzie niedługo budowany po prostu zjazd. Czyli jest już budowany zjazd, ale niedługo po prostu będą tutaj zjeżdżać też samochody. Przy okazji widzimy dosyć dużą ilość sieci w powietrzu, dużą ilość kabli. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duży dla nich problem, bo mimo wszystko przestawienie jakichkolwiek tego typu słupów z całą infrastrukturą dookoła nich jest problematyczne w tym miejscu i miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś tutaj problem w tym miejscu. Ale kto wie jak to faktycznie ostatecznie się zakończy. No i dalej widzimy bezpośrednio wyjazd od tej strony. Tak to mniej więcej się łączy, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję. Co ja tam jeszcze mam do pokazania? Na pewno to, jak wygląda trochę z bliska, bo teraz wam pokazałem z przelotem z jednej i z drugiej strony, ale mam też ujęcie bezpośrednio przy wykopie pod linią kolejową, jego za chwilę zobaczycie. I odpowiada na pytanie, nie ma jeszcze przebicia, jeszcze są trwają prace, bo to też coś, co faktycznie chyba warto powiedzieć. To jest tak, iż najpierw powstała ta płyta, na której znajduje się wiadukt kolejowy. Na nim zostały zrobione twory, całe totowisko i tak dalej. Natomiast na dole aktualnie nic nie ma. Tam trwają prace, żeby wykopać faktycznie ten tunel. Czyli po prostu mamy wiadukt, mamy przyczółki, ale nie mamy wykopanego tego jeszcze miejsca całego. Więc aktualnie właśnie trwają prace przy wykopywaniu. Tutaj jeszcze w niektórych miejscach, tak jak widzimy właśnie, przy grudzeniu tego miejsca, gdzie będzie zjazd, cała pochylnia i tak dalej. Natomiast tutaj prace też trwają po prostu przy wykopywaniu wszystkiego, co się znajduje na -1, bo tam po prostu aktualnie nic jeszcze nie ma. No może po prawej stronie już coś jest, ale tam jest ledwo co. Znaczy jest już trochę po prostu wykopane, chociaż to nie jest nie wiadomo jakby ile. Też warto podkreślić, że duch kolejowy w tym miejscu jest cały czas utrzymany, a dojazd do posesji jest w miarę też utrzymany w całej okolicy. No i oczywiście nie muszę mówić o tym, że pomijając tutaj usprawnienie ruchu, bezpieczeństwa i tak dalej, to też jest połączenie tych dwóch części, dzięki czemu przynajmniej w teorii komunikacja miejska też będzie mogła lepiej jeździć pomiędzy jedną a drugą częścią, żeby nie stać na rogatkach przy szlabanach w tym miejscu. I tu jest właśnie to miejsce, które wam chciałem właśnie pokazać, jak wygląda aktualnie przekop bezpośrednio pod torowiskiem kolejowym, który tutaj już jest. No, trwają te prace, tak, oczywiście, nie widzimy co prawda w tym miejscu koparki, ale to nie zmienia faktu, że faktycznie to jeszcze chwilę potrwa, zanim zobaczymy jakieś głębsze tej prace, ale widać doskonale ten wiadukt kolejowy, który w tym miejscu jest, barierki są, sieć trakcyjna, znaczy słupy od sieci trakcyjnej są zamontowane bezpośrednio też na wiadukcie, więc tutaj właściwie bym powiedział, że wszystko jest na swoim miejscu, tak jak to powinno wyglądać. I tak jak powinien wyglądać ten ogólnie film, który właśnie w tym miejscu się kończy. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę do góry. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja przy takich inwestycjach z mazowieckich inwestycji pojawiam się zazwyczaj co 2 miesiące, chyba że to jest to kit, no to wtedy trochę rzadziej. No i co tu już nie mówić, no kolejny film, jak dziś, jak teraz ten macie w marcu, no to będzie już w maju dopiero. I wtedy może to trochę się tutaj pozmienia. Mam nadzieję. Cześć!